No i drugi mój rozmówca, trener Tarnowi Tarnowo Podgórne, Zbigniew Zakrzewski. Wszyscy, co znają się na piłce, wiedzą, że Zbigniew Zakrzewski to Lech Poznań, że FC Sion, że Arka Gdynia. Mogłem tak długo wymieniać najlepsze czasy chyba w Lechu Poznań, gdzie Puchar Polski zdobyliście za twoich czasów i Super Puchar. Jeżeli no dokładnie. 27 bramek chyba strzeliłeś. Jeżeli dokładnie. Coś źle powiedziałem, to skąd? Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No na pewno, no, z Lechem, z Poznaniem związany od dziecka, od urodzenia, więc Lech zawsze w moim sercu. Najlepsze czasy oczywiście i sukcesy, które odnosiłem na arenie rozgrywek polskich, czyli Puchar Polski, Super Puchar. Na pewno do tych chwil wracam dość często, bo takich chwil się nie zapomina. No teraz tak jak widać, jeszcze zdrowie pozwala na to, żeby jeszcze kontynuować troszeczkę tą przygodę. Już na pewno klasy rozgrywkowe trochę niższe, ale jeszcze może uda się coś młodszym kolegom przekazać. Siedziałeś spokojnie na ławce i było dobrze, bo Iskra prowadziła 1-0. Wszedłeś na boisko, na końcówkę i strzeliliście bramkę na 1. Po co? No po co? No wiadomo, że zawsze gra się o 3 punkty i gra się dla drużyny, w której się występuje i obecnie trenuje, bo akurat tutaj taka sytuacja. Wspomnę, że Marcin Kikut zrezygnował, jeśli chodzi o sprawy zawodowe swoje, po prostu biznesowe, już nie dawał rady w listopadzie w zeszłym roku prowadzić zespołu i zostałem przez zarząd poprowadzony ze względu na to, że te 3 lata ostatnie spędziłem w Tarnowie, że już tych chłopców znam praktycznie od stóp do głów, więc łatwiej mi było poprowadzić zespół. No udało się wejść, oczywiście mecz ciężko cokolwiek powiedzieć, no drużyna Iskry, 2 sytuacje 100%, my to samo w drugą stronę, 2 sytuacje 100%, bo i poprzeczka i niewykorzystane sytuacje też Bartka, który miał przy stanie 1-0. Na pewno troszeczkę możemy mieć, może nieco co pretensje, ale no, gospodarze oczywiście starali się, żeby to boisko doprowadzić do stanu używalności, ale proszę mi wierzyć, że mimo wyrównania boiska, wzwałowania, jeśli boisko jest zamarznięte pod spodem, to naprawdę piłka wyczynia różnego rodzaju cyrki i dlatego dzisiaj no, może nie było to ładne widowisko, ale no, remisowe, więc no, trzeba się cieszyć z tego, że remis na wyjeździe osiągnęliśmy. Zapytam cię jeszcze, o co Tarnowia gra, no bo raczej o awans to ciężko, ale macie 4. miejsce, no i takie raczej pewne utrzymanie, czy się mylę? No czy pewne, no widać, że różnice punktowe nie są zbyt duże, na pewno czekają nas ciężkie mecze, tak jak tutaj w Szydłowie, kolejne mamy 2 wyjazdy, gramy w Swarzędzu i gramy w Plewiskach, więc dopiero następny, pierwszy mecz u siebie zagramy za 4 tygodnie, więc musimy patrzeć, bo czołówka nas goni. Chcemy jak najszybciej usadowić się w tych czołowych lokatach i spokojnie przygotowywać się do nowej rundy, bo może w przyszłym roku postaramy się o jakąś niespodziankę, ale to będziemy musieli przysiąść dalej. Na razie patrzymy na to trzeźwym wzrokiem. Wszystkie drużyny mają białą kartę, jest początek rundy, więc my się musimy koncentrować na swoim graniu i chcemy jak najszybciej się utrzymać w lidze. Kiedyś powiedziałeś, że lubisz do Szydła przyjeżdżać, bo jest tutaj szacunek dla piłkarzy, właśnie tych, co kiedyś grali w pierwszej lidze. Nikt was, że tak powiem, brzydko nie wyzywa, bo na innych stadionach się zdarza. No to otrzymujesz tą opinię? Oczywiście, jak najbardziej. Mimo tego, że dzisiaj ta frekwencja nie była zbyt duża, ale to wiadomo, że możemy zrzucić na pogodę, bo niezbyt minus 5, tak. Dokładnie, w porywach wiatru to troszeczkę na pewno odczuwalna wyższa, ale jak najbardziej życzę oczywiście Iskrze Szydłowo tego, żeby również utrzymała się z nami w tej grupie drużyn, które utrzymają się w tej 4. lidze i z jak największą przyjemnością zawsze będę tutaj przyjeżdżał do Szydłowa. Bardzo ci dziękuję za dobre słowa i dziękuję. Też sukcesów dla Tarnowi życzymy. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę.